Dzisiaj dowiedzieliśmy się o aktywnym przypadku zakażenia koronawirusem w suwałkach. To od początku epidemii drugie zakażenie w mieście. Osoba zainfekowana. To kobieta pracująca w ośrodku sportu i rekreacji w Suwałkach. Jak nas poinformowała Elżbieta Bednarko, powiatowy inspektor sanitarny w Suwałkach, trwa ustalanie pełnej listy osób mających kontakt z kobietą. Wszyscy trafiają do kwarantanny. Kobieta z potwierdzonym zakażeniem czuje się dobrze, przebywa w izolacji domowej. To jedna z około 50 osób przebadanych przesiewowo w związku ze wznowieniem działalności klubu sportowego Wigry. Jej wynik był. Jedynym pozytywnym z kilku wątpliwych testów wykonanych wśród osób związanych z klubem i mających z nimi kontakt pracownikami ośrodka sportu i rekreacji.